Witajcie, z tej strony Bionik i witam Was w kolejnym filmie. Jak pewnie wiecie, niedługo posiadacze Windows 7 i Windows 8 będą mogli za darmo zupdate'ować swój system do Windows 10. Jakie nowe funkcje oferuje ten system i czy warto? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmiku. Zapraszam. Dobrze, a więc zacznijmy od funkcji, która widoczna jest na pierwszy rzut oka, mianowicie to jest menu Start. Użytkownicy Windows 7 pewnie odetchnęli z ulgą, że zostało ono przywrócone do dawnej formy. Użytkownicy Windows 8 mogą się lekko poczuć zagubieni, ale o tym za chwilę. Dobrze, po lewej stronie mamy jak zawsze listę najczęściej otwieranych aplikacji oraz ostatnio zainstalowane, to jest bardzo przydatne, oraz oczywiście listę wszystkich zainstalowanych programów. Jest ona o tyle fajnie zrobiona, że jeżeli chcemy przejść do jakiejś konkretnej jakiegoś konkretnego programu, wystarczy, że klikniemy tutaj i możemy wybrać sobie literę. Na przykład chcemy przejść do Microsoft Office, czyli M, i mamy gotowy Microsoft Office. Natomiast po prawej stronie są kafelki, które właśnie mogą być bardziej oczywiste, jak to działa dla użytkowników Windows 8. Kafelki takie możemy zwiększać, zmniejszać według własnych upodobań. Możemy zmieniać ich kolor, o tym potem w ustawieniach. No i przykładowo możemy też dodawać do nich nowe skróty. Jak widzicie, mam tutaj Office, ale brakuje jednego podstawowego programu w tym pakiecie, więc ja sobie go przeciągnę tu i mamy nowy kafelek Outlooka. To tyle w skrócie, jeśli chodzi o Start. Kolejna rzecz, o jakiej warto wspomnieć, jest wyszukiwarka, która działa teraz bardzo, bardzo szybko. Przykładowo możemy sobie wyszukać, nie wiem, moją grę. Jak widzicie, tutaj Tube Tycoon. I możemy ją sobie przypiąć do menu Start, nie wiem. W taki sposób zapewnimy tutaj pięknie tą lukę, która powstała. Ale to nie wszystko, ponieważ możemy również wyszukiwać jakieś informacji w internecie. Możemy przykładowo zobaczyć, jaka będzie pogoda. Tu są Fahrenheit, ale to kwestia ustawień. Jak widzicie, wszystko działa bardzo szybko, ale oprócz takiego zwykłego wpisywania i wyszukiwania na komputerze czy coś, mamy do dyspozycji zupełnie nową funkcjonalność, a mianowicie Cortanę. Co to jest Cortana? Jak ją odpalimy, tutaj możemy ją cokolwiek zapytać, o tym za chwilę. Jak widzicie, mamy tu jakieś takie najważniejsze informacje, kto ma jutro urodziny, właśnie jaka jest pogoda, jakieś newsy ze świata, ale możemy ją również zapytać. Jest to bardzo podobne do Siri albo Google Now z telefonów mobilnych, ale taka funkcja teraz jest również na waszych PC-tach. Możemy się zapytać choćby jakieś proste rzeczy jak What's the weather like today? The forecast shows mostly cloudy skies with a high of 77 and a low of 64. Jak widzicie, mamy tu jakąś podstawową pogodę w naszym rejonie, nic takiego jakoś skomplikowanego, ale możemy ją poprosić też, aby coś nam przypomniała. Remind me in 7 minutes to end this video. Okay, I'll remind you to end this video at 4:19 p.m. today. Is that right? Yep. Should I remind you? Yes. Got it. Dobra, a więc jak widzicie, ustawiłem przypomnienie, żeby za 7 minut Cortana nam przypomniała, że mam zakończyć ten film, jakbym się zagalopował. Oczywiście są tu jakieś różne rzeczy, typu powiedz mi żart i tak dalej. Jest jeszcze jedna fajna nawet funkcja, jeżeli nam się nudzi, możemy sobie ją poprosić. Do an impression. Ups. Do an impression. Mniejsza. Tak, jakieś tam fajne zabawy, jeśli właśnie, tak jak mówiłem, się nam nudzi. Dobra, kolejna rzecz, która bardzo zwiększa w ogóle jakąkolwiek produktywność w systemie. Mianowicie, na pewno kojarzycie wszyscy użytkownicy Windows 7 i wyżej, że możemy zrobić coś takiego, czyli przykleić sobie okienko do prawej lub lewej strony. Teraz, oprócz tego, możemy sobie zrobić, żeby przykleić do 1/4 ekranu, co jest bardzo fajne. Ale natomiast, jeśli odpalimy kilka aplikacji, odpalę jeszcze sobie notatnik na przykład. Widzicie, mamy tam jakiś bałagan, przypuśćmy, i chcemy mieć pół na pół notatnik i pół na pół Paint'a przykładowo. Więc teraz, gdy przykleimy sobie aplikację do prawej krawędzi,
Po prostu Windows automatycznie będzie wiedział, że chcemy coś mieć po drugiej stronie, więc zapyta się, czy to ma być Paint, czy Explorer, czyli po prostu najzwyklej w świecie wszystkie aplikacje, które są w tym momencie odpalone. Ja chcę tego Painta, więc mamy wszystko tak, jak chcieliśmy. No i tak samo jak wcześniej pokazywałem, możemy sobie zrobić tak, czyli do 1/4, tu uruchomić też Explorera Windows, co jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, która wreszcie po tylu latach jest w Windowsie, to jest w ogóle niesamowite dla mnie, a mianowicie mamy wirtualne pulpity. Na czym polegają wirtualne pulpity? To jest tak jakby jeden pulpit na razie i na nim są wszystkie okna, ale możemy sobie zrobić drugi desktop. Na razie jest on pusty, a gdy przejdziemy do pierwszego, możemy tu przeciągnąć, na przykład na jednym desktopie będziemy robili grafikę, czyli sam Paint, a na drugim będziemy coś tam zapisywali i przeglądali pliki. W taki sposób tutaj mam na tym desktopie tylko i wyłącznie Painta, a w taki sposób tutaj mam edytor tekstu. Jest do tego bardzo fajny skrót Control Windows i prawa albo lewo strzałka, która po prostu zmienia nam te ekrany. I mówię, to jest bardzo przydatne i myślę, że wielu osobom się to spodoba. Co więcej, jeżeli teraz na przykład kliknę Painta, automatycznie zostanie ekran przesunięty i zmieniony. I to jest bardzo przydatne i fajne. Jeszcze ostatnia rzecz, znaczy właściwie nie ostatnia, ale jest bardzo ważna rzecz, która w wielu systemach operacyjnych, mobilnych przede wszystkim, się coraz częściej pojawia, a mianowicie jest to centrum powiadomień, czyli wszystkie powiadomienia zostają zebrane w jednym miejscu. Aby do tego wejść, wystarczy, że klikniemy tutaj taką małą opcję w prawym dolnym rogu i jak widzicie, wysuwa się taki pasek z prawej strony. Mam tutaj do dyspozycji wszystkie powiadomienia, teraz żadnych nie mam, mogą to być powiadomienia na przykład z Messengera, z Facebooka, z Twittera, cokolwiek. A tutaj mamy ustawienia. Ustawienia są bardzo fajną rzeczą, że mamy ją taki pod ręką, szczególnie że u użytkowników laptopa przykładowo możemy sobie zwiększyć jasność i tutaj włączyć Bluetooth, Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Kolejną funkcją, taką bardziej ustawieniem, jest tryb tabletu. Oczywiście teraz to może trochę być bez sensu, ale pokażę wam, jak to wygląda tak mniej więcej dla użytkowników tabletu. Mianowicie mamy sobie okienko na pełny ekran. Wszystko jest robione na pełny ekran. Tak samo z menu start, jak widzicie, jest ono wymaksowane. To polega na tym, mamy też przycisk powrotu, taki znany trochę z Androida na niektórych. Polega to na tym, że jeżeli mamy tablet, albo na przykład mamy taki komputer podwójny, że możemy podłączyć albo odłączyć klawiaturę, to możemy w każdym momencie zamienić system na tablet albo na właśnie taki zwykły komputer. I to jest bardzo fajne. Ja teraz ten tryb wyłączę, jak widzicie, wszystko powróci na swoje miejsce i wszystkie okienka zostaną tak, jak były wcześniej. Jeszcze ostatnia rzecz, o której bardzo warto wspomnieć, mianowicie wiele aplikacji jest zaktualizowanych. Zobaczcie na przykład, jak wygląda kalkulator nowy. Jest on taki o wiele bardziej nowoczesny, jest bardzo fajna poczta, to mi się podoba. Jest bardzo ważna rzecz, mianowicie Microsoft pozbywa się wreszcie Internet Explorera, ponieważ wszyscy już go zhejtowali na maksa. Teraz stworzył Microsoft Edge. Microsoft Edge to jest nic innego jak po prostu nowa przeglądarka Microsoftu. Ma ona parę fajnych funkcji, takich jak czarny motyl, który po prostu wielbię, o czym mogliście się dowiedzieć w moim ostatnim filmiku. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może go sobie przestawić na biały. Ja lubię czarny. Ma jeszcze drugą funkcję, na przykład jeżeli wejdziemy na moją stronę internetową gry i przewiniemy sobie do dołu trochę, na przykład przypuśćmy, że znaleźliśmy na stronie jakiś bardzo fajny tekst albo coś, co chcielibyśmy powiedzieć naszym znajomym. Przewiniemy sobie. O, tu jest coś bardzo fajnego, na przykład, no to sobie odpalam tryb notatki, no i zaznaczam. Zobacz na to, to jest fajne i koniecznie to zobacz. Na przykład przeczytaj ten tekst, to jest ważne, albo wow, super. No, jak widzicie, możemy takie coś sobie zaznaczyć. I sens to ma taki, że teraz wystarczy, że przeciągniemy po ekranie i zostanie taki obrazek skopiowany do naszej pamięci, przez co możemy, nie wiem, wysłać znajomemu coś i tak dalej. I to tyle, jeśli chodzi o tą przeglądarkę. Nie jest ona jakaś nadzwyczajna, ale jest szybka i według mnie o wiele ma czystszy interfejs niż Internet Explorer, co jest bardzo
fajne. Jak widzicie, Cortana przypomina nam, żebyśmy już kończyli. Właściwie w idealnym momencie trafiła. I ja właśnie tak też uczynię. Dzięki wielkie. Więc to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego systemu, koniecznie piszcie na dole w komentarzach. Chętnie wam odpowiem, bo używam go już od mniej więcej 2 miesięcy. Przypominam, że 29 lipca wszyscy będą mogli dostać darmową aktualizację ze starszych systemów na Windows 10. I to tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam jak zawsze na mój kanał, na Facebooka i Twittera oraz na stronę mojej gry, którą wam przed chwilą pokazywałem, bo myślę, że jest warto. Dzięki wielkie za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłych filmach. Hej!